W drugiej połowie XVI wieku Francja była pogrążona w ogniu wojny religijnej, jaka toczyła się pomiędzy katolikami a zwolennikami nauki Jana Kalwina określanych mianem hugenotów. Walki między nimi oraz okres wewnętrznego chaosu przerwał edykt nantejski, podpisany w 1598 roku przez Henryka IV, pierwszego króla z dynastii Bourbonów. Hugenotom przyznano wolność wyznania oraz równouprawnienie względem katolików. Jako gwarancję porozumienia, hugenoci otrzymali kontrolę nad setką twierdz na terenie Francji. W kraju zapanował pokój, a to sprzyjało rozwojowi handlu i rzemiosła. Wykorzystując poprawiającą się sytuację gospodarczą, Henryk IV rozpoczął wzmacniać swoją pozycję jako monarcha, czego wyrazem było zaprzestanie zwoływania stanów generalnych, czyli odpowiednika polskiego Sejmu. Po śmierci Henryka IV w zamachu w 1610 roku tron objął jego 9-letni syn Ludwik XIII. Pierwotnie władzę w imieniu małoletniego króla sprawowała jego matka, jednak po objęciu przez niego samodzielnej kontroli nad państwem, jego najbardziej zaufanym współpracownikiem z tytułem pierwszego ministra został kardynał Richelieu. Swoją zręczną polityką zwiększał on władzę króla kosztem arystokracji, odbierając jej część przywilejów. Takie uprawnienia jak sądy nad poddanymi czy ściąganie podatków stało się zadaniem urzędników królewskich. Na łożu śmierci w 1642 roku Richelieu rekomendował na stanowisko pierwszego ministra Juliusza Mazarę. Kontynuował on politykę swojego poprzednika, nieustannie zwiększając władzę króla. Jego samodzielne działania ułatwiał fakt, że po śmierci Ludwika XIII w 1643 roku tron objął niespełna 5-letni syn zmarłego króla Ludwik XIV. Po śmierci Mazary 23-letni wtedy monarcha podjął decyzję o niepowoływaniu nowego pierwszego ministra. Miał podobno rzec do swojego otoczenia: nadszedł teraz czas, abym osobiście przejął władzę. Wy zaś, panowie, zechcecie mi służyć radą, kiedy was o to poproszę. Przejęcie samodzielnej władzy przez Ludwika XIV to początek monarchii absolutnej we Francji. Król dysponował w państwie pełnią władzy. Ustanawiał i wprowadzał w życie prawa, którym sam nie podlegał. Był najwyższym sędzią i wodzem naczelnym armii. Mawiał o sobie, że państwo to ja. Stwierdzenie to pokazywało ogromny zasięg władzy króla Francji. Kontrolę nad państwem sprawował poprzez licznych, odpowiedzialnych przed nim urzędników. Często pochodzili oni z niższych warstw społecznych, przez co całkowicie byli zależni od Ludwika i lojalni wobec niego. Król, jako dowód swojej potęgi, wybudował kompleks pałacowy w Wersalu, który w momencie oddania do użytku był uznawany za najwspanialszą rezydencję w Europie. Wersal stał się siedzibą całego dworu Ludwika XIV, a było to około 10 tysięcy ludzi. Król zmusił całą swoją arystokrację do zamieszkania w Wersalu. W ten sposób mógł kontrolować bezpośrednio wszystkich swoich potencjalnych przeciwników. Utrzymanie tego ogromnego kompleksu pochłaniało 10% całego rocznego dochodu królestwa. W czasach Ludwika XIV państwo prowadziło aktywną politykę gospodarczą. Kierował nią minister Jean-Baptiste Colbert. By ożywić francuską gospodarkę i pobudzić handel, zniósł cła wewnętrzne, czyli opłaty pomiędzy poszczególnymi prowincjami państwa. Colbert popierał też rozwój przemysłu, sprowadzał zagranicznych rzemieślników, tworzył huty, stocznie oraz manufaktury, na których zakładanie udzielał mieszczanom pożyczek. Przedsiębiorstwa te stanowiły podstawę francuskiej gospodarki i przynosiły duże wpływy do państwowego skarbca. Minister starał się ograniczyć import, dlatego wprowadził wysokie cła na towary zagraniczne. Zachęcał natomiast do sprzedawania za granicę produktów francuskich, które zyskały popularność w wielu krajach. Colbert był też twórcą francuskiej floty handlowej i wojennej. Z jego inicjatywy w zakładanych stoczniach masowo budowano okręty, dzięki którym Francja stała się morską potęgą. Dobry stan finansów pozwolił Francji na stworzenie doskonale uzbrojonej armii liczącej około 250 tysięcy żołnierzy. Prowadziła ona wiele wojen, dzięki którym królestwo poszerzało swoje terytorium na wschodzie i północy. Francja w czasach panowania Ludwika XIV zyskała pozycję najsilniejszego państwa w Europie. Rządy Ludwika XIV sprzyjały rozwojowi sztuki i literatury, ponieważ król był hojnym mecenasem artystów. Do najwybitniejszych twórców tamtych czasów należy komediopisarz Molière, autor m.in. Skąpca i Świętoszka. W swoich utworach krytykował ludzkie wady, takie jak skąpstwo i obłuda. W XVII wieku Francja stanowiła wzór dla innych państw europejskich w dziedzinie kultury. Naśladowano twórczość francuskich pisarzy i artystów, obyczaje i modę. Język francuski stał się językiem dyplomacji i nauki, używanym przez ludzi wykształconych, stopniowo wypierając łacinę.
Panowanie Ludwika XIV, poza wzmocnieniem pozycji Francji na arenie międzynarodowej, unowocześnieniem państwa i zbudowaniem potęgi militarnej, przyniosło także złe skutki. W 1685 roku król unieważnił edykt nantejski, czym skazał na wygnanie francuskich hugenotów. Kraj opuściło ponad 200 tysięcy ludzi. Wpłynęło to na gospodarkę, ponieważ wśród uchodźców było wielu kupców i wykwalifikowanych rzemieślników. Ogromne wydatki na armię oraz wystawne życie dworu królewskiego w Wersalu zaczęły z czasem rujnować gospodarkę kraju. Jednak o skutkach prowadzenia takiej polityki mieli się przekonać dopiero następcy Ludwika XIV.